roku o tej porze, tak jesienią, organizujemy właśnie uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par obchodzących z terenu naszej gminy. W tym roku było 10 par. Nie wszystkie przyjechały, ponieważ no różne są to sytuacje losowe, czasami choroba uniemożliwia, ale my do tych par dotrzemy też do domu, które są nieobecne tutaj. Jak zwykle życzymy dużo zdrowia, szczęścia i dalszych lat życia no, w takim spokoju i radości. Jest to bardzo uroczysty i wzniosły dzień dla tych jubilatów. Spotykamy się z wspomnieniami, przeżyciem. Pary te wracają do swoich młodzieńczych lat i każda z par powtarza, że to było tak niedawno, tak jakby wczoraj się wydarzyło. No jest to naprawdę bardzo miłe posłuchać tych opowieści o w sumie trudnych latach, ale i szczęśliwych. Rodzina stanowi fundament społeczeństwa państwa. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego do dobrych jubilaci przez pół wieku idziecie razem ze sobą przez życie jako współmałżonkowie. W dzisiejszym świecie, gdzie jest tak duża kruchość małżeństwa, wasze długoletnie pożycie urasta do rangi symbolu. W tym czasie wychowaliście dzieci, wnuki, tworzyliście łączność pokoleniową i przekazywaliście równocześnie dobry przykład do naśladowania. Drodzy jubilaci, przez 50 lat przeżywaliście różne koleje losu. Były chwile radosne i smutne, ale pozostaliście zawsze wierni przysiędze małżeńskiej. Jesteście dla nas wzorem do naśladowania, przykładem odpowiedzialności, uczciwości i pracowitości. Dla naszej lokalnej społeczności stanowicie wielką wartość. Młode pokolenie wspieracie mądrością życiową i doświadczeniem.